Cześć, dzisiaj pójdziemy na Polanę Kopieniec. Idziemy zielonym szlakiem i jest to dosyć prosta trasa i niedługa przede wszystkim, no bo czasami po tych cięższych trasach albo w ramach treningu przed tymi cięższymi trasami warto sobie pójść tę lżejszą, no żeby nabrać hartu i żeby się trochę zaklimatyzować w górach. No póki co ruszamy taką drogą i będziemy sobie powoli tam dochodzić. Droga póki co jest taka ziemista z kamieniami. Jest mokro, ale jakoś musimy dać radę. I trasa jest bardzo spokojna. Praktycznie nie ma tutaj ludzi, także ku odskoczni jak najbardziej można sobie taką trasę wybrać i delikatnie się przemęczyć, nabrać kondycji albo odpocząć po większych wyprawach. Bardzo polecam wyprawę, no może nie wyprawę, ale wędrówkę do Doliny Pięciu Stawów, a później przez Świstówkę Roztocką do Morskiego Oka. Ale to już jest faktycznie w porównaniu do tego wyprawa na cały dzień. Po drodze napotykamy stadko owieczek, no i nawet baranka. Sielskie widoczki. No i widok na Kasprowy Wierch. W ogóle z tej trasy są naprawdę ładne widoki. Po drodze są znaki, więc szlak jest dobrze oznakowany i na Polanę Kopieniec zielonym szlakiem 55 minut. Można również dojść na Psią Trawkę czerwonym szlakiem. Teraz idziemy sobie ścieżką wśród lasu, więc jeżeli ktoś lubi takie leśne klimaty, no to będzie usatysfakcjonowany. Poszycie leśne, typowe dla lasów iglastych. Jagodziny, żurawiny. I fajna droga taka kamienista. Trzeba patrzeć oczywiście pod nogi, bo można łatwo się poślizgnąć. Kamienie są śliskie, mokre. No ale to w górach jest normą. I po drodze przepięknie widać Giewont. Jak na wyciągnięcie dłoni. Droga zamieniła się w takie pseudoschodki. Obok słychać wycinkę drzew. Lecą koło nas drzewa. Także akompaniament muzyczny jest idealny.
na polane Olczyska zostało godzinę i 5 minut, a na Wielki Kopieniec 40. Więc idziemy dalej zielonym szlakiem. Jesteśmy na polanie Kopieniec i tutaj można sobie podejść na Wielki Kopieniec. Droga trwa 20 minut oraz na Jaszczurówkę. Także ja sobie przejdę przez polanę, ponieważ tam są piękne widoki. Widać cudownie całą Orlą Perć. I stoją tutaj również stare zabytkowe góralskie szałasy. Na Kopieniec jest dosyć strome podejście kamieniami, ale nie jest to jakaś męcząca droga. Wyłaniają się te zabytkowe szałasy i piękna panorama na Orlą Perć, tylko że widać niezupełnie, ponieważ są chmury. I tam widać drogę na Wielki Kopieniec. No i tutaj z bliska te zabytkowe chaty. Nawet jest tabliczka, że jest to obiekt zabytkowy. No, w środku nic ciekawego tutaj nie ma. Palenisko. Przy chatce przystanęłam na krótki odpoczynek. No i oczywiście zwróciłam uwagę na naturalny skalniak, praktycznie bezobsługowy, praktycznie w ogóle bezobsługowy, bo tutaj on się utworzył naturalnie. Na kępach traw kostrzewy, jagodach, paprociach, choinkach. No i naprawdę wygląda to bardzo fajnie. Fajnie taki pomysł do okrodu na bezobsługowy skalniaczek. Tej trawy nie trzeba kosić, bo to jest taka trawa, która się fajnie kępi i właśnie ona niekoszona wygląda dekoracyjnie. Także jak widać, natura tworzy najpiękniejsze obrazy i nie trzeba jej w tym pomagać. No, marzy mi się taki bezobsługowy kącik w ogrodzie. No, ale w ogrodzie to raczej niewykonalne, a szczególnie w moim, gdzie panuje susza, musiałabym troszeczkę bardziej to zrewidować, bo paprocie u mnie nie chcą rosnąć. Ale w każdym bądź razie jest to bardzo urokliwe miejsce i warto się tutaj przejść. I ruszamy dalej na Jaszczurówkę. Tutaj Wielki Kopieniec i zdecydowanie lepiej z niego widać Orlą Perć. Także, jeżeli chce,
chcesz, spokojnie możesz tam wejść. A teraz dalej, zielonym szlakiem lecimy na Jaszczurówkę. Z tej strony również można podejść na Wielki Kopieniec, tylko że podejście jest bardzo strome. I podziwiać z góry widoki, chociaż dzisiaj to niebo jednak jest takie trochę zachmurzone, a tutaj taki fajny kamienisty bruk na drodze. Fajny pomysł na ogrodową ścieżkę. I dalej idziemy taką leśną, kamienną ścieżką. Podziwiać możemy kwiaty, tatrzańską naturę, przyrodę. No, oczywiście ja to idę w okresie jesiennym, we wrześniu, więc ta natura najbujniejsza jednak jest wiosną. Ale góry o każdej porze roku są piękne i o każdej porze roku warto je zwiedzać. Teraz jesienią za to przepięknie kwitną jarzębiny. Tutaj jest ich dużo, jak widzę. I teraz mamy z górki, ponieważ wcześniej podchodziliśmy, a teraz schodzimy. No taka zasada panuje w górach. Żeby zejść, najpierw trzeba wejść. I ta droga na Jaszczurówkę jest zdecydowanie dłuższa niż tamto podejście, więc jeżeli chcecie zaczynać i mniej się natrudzić, to proponuję zacząć właśnie w takiej kolejności jak my, czyli podejść od tamtej strony, którą zaproponowałam, a zejść na Jaszczurówkę. Wówczas ta trasa będzie trochę łatwiejsza moim zdaniem, bo będzie więcej zejść niż podejść. Z tym, że później będę musiała jeszcze ulicą, szosą podejść do parkingu, no ale to już żaden problem. Akurat lata babie lato wokół. Pięknie to wygląda, a szczególnie jak zaświeci słońce. Rozsiewają się nasiona. I niespotykany spokój. W oddali słychać szum potoczku. A stąd jeszcze widać szczyt Kopieńca Wielkiego. Dotarliśmy na polanę Ołczyska i będziemy podążać dalej zielonym szlakiem na Jaszczurówkę. Tutaj można podejść na Nosal przez Nosalową Przełęcz. No i tu jest polana Ołczyska. Malutka, pełno ludzi, bo jest tutaj to taki punkt odpoczynkowy. No a my teraz sobie tutaj na chwilkę usiądziemy, aby odpocząć. Jesteśmy już u kresu naszej trasy i jeszcze przy samym wyjściu można wejść do ośrodka ochrony płazów i gadów. Bardzo często występującą w Tatrach jaszczurką jest salamandra plamista, stąd nazwa Jaszczurówka.
No i tutaj można pooglądać płazy występujące w Tatrach. No i to jest salamandra lamista. Jest również traszka górska, jaszczurka żyworodna, żmija zygzakowata i wiele, wiele innych. I na tym będę kończyć tą wycieczkę. Uroczą zresztą bardzo, jak widać. I teraz ruszam na parking. Czeka mnie jeszcze przejście ruchliwą szosą, no ale to już niewiele. Przeszłam kawał, więc ten kawałek po szosie mnie jakoś nie przeraża. Także proponuję Ci ten spacer. Nie jest on może taki bardzo, bardzo łatwy. Małe dzieci mogą trochę marudzić i płakać, bo jednak od strony Cyrchli to podejście jest bardzo strome, ale później jest więcej zejść niż podejść, a sama trasa, jeżeli chodzi o nawierzchnię, jest dosyć łatwa do przebycia. Serdecznie pozdrawiam, miłego dnia i pa, pa. Oczywiście zobacz inne moje filmy dotyczące podróży, ale nie tylko. Pa, pa.